Tak myślę, jak zacząć, i w sumie nic nie wymyśliłem. Wektory i iteratory. Bo wektor należy do kontenerów sekwencyjnych. I jeżeli sobie. O tutaj. Przejdziemy do naszej tablicy, to on ma takie charakterystyczne elementy. Otóż, po pierwsze, wektor, jak już wcześniej wspomniałem, jest taką ubajeżoną tablicą, która może zmieniać wielkość. I rzeczywiście, metodą chociażby resize możemy. Powiększać nasz wektor, czy nawet zmniejszać, ale ogólnie możemy też dynamicznie dodawać do niego elementy. Także tutaj przestrzeń, którą zajmują te elementy, nie musi być z góry ustalona w momencie tutaj kompilacji jako stała, sztywna, nieruszalna, tylko może być modyfikowana w trakcie działania programu. Stąd właśnie mówimy, że ten rozmiar wektora jest dynamiczny. Druga ważna rzecz, taką bardzo szybką operacją która kosztuje mało zasobów i mało czasu, jest operacja dodawania, ewentualnie usuwania z końca naszego wektora elementu. Wiadomo, skoro wektor jest sekwencyjny, czyli tutaj kolejne elementy w pamięci jeden po drugim dodatkowo są jeszcze ponumerowane, 1, 0, 1, 2, 3 i tak dalej, no to zwróćmy uwagę, że dodanie na końcu jest taką operacją rzeczywiście najmniej kosztową, bo jest to tylko doklejenie do już istniejącej pamięci czegoś tam dalej, o ile jest miejsce. Gdyby nie było, nastąpi taka niejawna realokacja dalej jeżeli usuniemy element ze środka bo można albo wstawimy do środka to wszystkie elementy po tym elemencie będą musiały być przesunięte i rzeczywiście następuje takie przesunięcie wartości tychże elementów tutaj na tym rysuneczku mam taki element jakby w kropki zobaczycie później o co chodzi ten usunąłem wszystkie się przesunęły a tutaj jakby zostało takie Miejsce. Puste, nie puste, zobaczycie. I jeszcze ważna informacja: niekiedy pewne operacje, które wykonujemy na naszych wektorach, będą realokować zupełnie wszystkie elementy, czyli przerzucać zupełnie w nowe miejsce w pamięci. Może się tak dziać, kiedy na przykład zmieniamy wielkość naszego wektora albo wywołujemy taką metodę shrink to fit. Też za chwilę zobaczymy, co robi. No to przejdźmy już do konkretów. Aby korzystać z wektorów potrzebujemy zainkludować bibliotekę o nazwie uwaga wektor tu mamy pierwsze użycie wektor 1, typ wektor w nawiasach kątowych dopełniamy ten typ informując cóż to za treść będzie te, w tym wektorze przechowywana no w tym wypadku po prostu inty żeby było łatwiej to wszystko ogarniać. I tu mamy inicjację tej zmiennej wek 1 i tu mamy dwie liczby. Pierwsza będzie mówiła w tym wypadku akurat ile będzie tam elementów będzie to wektor 20 elementowy i będą te elementy piątkami, czyli taka piątka wypchnie się tam na wszystkie te 20 pozycji to ona tam będzie treścią tego wektora. Jak to sobie skompilujemy? Ja tak na razie skompiluję wszystko na raz i tak pójdziemy tu na samą górę. O zobaczcie 25 jako żywo metodka print STL pokazała nam wszystkie jeszcze podliczyła, że jest ich rzeczywiście 20. Zanim. Przejdziemy dalej, musimy sobie jeszcze przypomnieć, co to były te iteratory i troszkę o nich dokładniej poopowiadać. Iteratory to specjalne obiekty, które iterują, czyli nawigują, przechodzą na kolejne pozycje wewnątrz kontenerów. Czyli można o nich myśleć trochę jako o wskaźnikach, ale przypominam, nie są to wskaźniki w takim rozumieniu jeszcze klasycznym jak choćby z języka C, gdzie tam mamy przy definicji typu gwiazdeczkę i to będzie wskaźnik. Nie, nie. To jest coś innego, choć trochę to przypomina. Iteratory to takie specjalne obiekty, które mogą się różnić ze względu na to, z jakim kontenerem są powiązane. I chociaż mają wiele, wiele wspólnego, niezależnie od kontenera, to jednak pewne elementy mogą tutaj się różnić. Mianowicie, niektóre iteratory pozwalają na przykład przesuwać się tylko do przodu, czyli jest na przykład możliwy taki operator na iteratorach. Inkrementacji, nie jest to zwiększenie o jeden, tylko pójście w przód. Niektóre, znowuż, na przykład lista dwukierunkowa, pozwalają nam się poruszać do przodu, czyli przechodzić tym wskaźnikiem na element, tym nawigatorem, w przód kontenera, ewentualnie w tył. Następny, poprzedni. Jeszcze inne są iteratorami dostępu swobodnego. Za chwilę zobaczycie, bo dostęp swobodny właśnie prezentuje wektor, czyli on jest obsługiwany przez iteratory dostępu swobodnego. Iteratory dostępu swobodnego pozwalają przechodzić o jeden dalej i o jeden się cofnąć, ale pozwalają też skakać o kilka pozycji do przodu. Ogólnie, jeżeli znam pozycję, mogę się do wektora odwoływać tak, jak było to w tablicy, czyli przez pozycję elementu, które są ponumerowane 0, 1, 2, 3 itd., ale również mogę się właśnie odwoływać do zawartości wektorów poprzez te iteratory, te uchwyty, takie nawigatory, które tam mówią o, o tutaj coś jest, tutaj coś jest. Można też wyróżnić pewne operacje na tych iteratorach, i taką podstawową jest operator wyłuskania. Gwiazdka, zupełnie jak we wskaźnikach, poprzedzająca iterator, będzie szła pod, pod ten element, na który iterator wskazuje, i go tam pobierała. Jak już mówiłem, operator inkrementacji, dekrementacji przesuwa nas po lewo na prawo. Można iteratory porównywać. Wtedy będzie sprawdzane, czy na tę samą pozycję na przykład wskazują dane iteratory. Można też przypisywać do iteratora pozycję elementów odpowiedniego typu. Też to za chwileczkę zobaczymy. No i teraz jeszcze, gdybyśmy chcieli sobie to trochę zwizualizować, to można by było zrobić to tak. Mamy jakiś kontener, niech to nawet będzie po prostu wektor, tak? I teraz w kontenerze znajdują się jakieś elementy. Czym jest ten iterator? Ano takim wskazującym na pozycję elementu obiektem, czyli takie it napisze od iterator, który jeżeli na przykład użyjemy gwiazdka it, to będzie nam odwoływał się do piątki, ale sam z siebie nie jest piątką. Jest specjalnym narzędziem. Jeśli zrobię it++, plus plus, to przejdziemy sobie ona na ten następny element. A ściślej będziemy wskazywali jego pozycję. Dopiero gwiazdka wywoła wywołałaby nam siódemkę. Samo it++ plus plus po prostu przesunie się w tym wewnętrznym wskaźniku na elementy, czyli będę sobie tak iterował kolejny plus plus i już bym był tutaj. Jeżeli jest to iterator dostępu swobodnego, to mogę na przykład zrobić coś takiego it plus 5 i powiedzmy, jeżeli it wskazywał, czyli ten mój obiekt wskazywał na ten element, to plus 5 to on się przesunie, no, no będzie tutaj, nie? Dobrze, liczę, raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. To wtedy będzie tu, czyli jakbym zrobił it plus 5, nie? No, coś takiego, to bym przesunął się o 5 iteratorów Pięć elementów dalej, i ten iterator już by wskazywał tutaj dziesiąty element, nie dziesiąty, tylko ostatni w tym wypadku, dziesiątkę. Zatem iterator to właśnie taki specjalny obiekt, jeszcze raz powtórzę, który pokazuje mi pozycję w pamięci, gdzie tutaj kolejne elementy się znajdują. I teraz, w zależności od typu kontenera, różne zachowania tych iteratorów będziemy obserwowali. Niekiedy będę się mógł cofnąć, minus, minus, na poprzedni, albo pójść dalej, na następny, albo przeskoczyć. W niektórych kontenerach nie da się na przykład przeskoczyć plus 3, czy plus 5, czy coś takiego. No to teraz użyjemy sobie tych iteratorów. Kolejny wektor, również z intami, inicjuje listą inicjalizacyjną. Już wiemy, o co chodzi. Ma on 5 elementów i tak dalej, i tak dalej. I teraz zwróćcie uwagę, będę sobie pobierał iteratory. W pętli for tworzę sobie zmienną iter, to będzie mój iterator. Na razie typ auto z kontekstu, niech się sam domyśli kompilator, jaki dokładnie jest to typ iteratora, potem zobaczycie, jak to można zapisać dosłownie. I tu mamy metodę begin. Begin jest metodą, która zwraca mi pozycję zawsze na pierwszy element danego kontenera. Zatem wektor 2 begin zwróci mi pozycję pierwszego elementu. A ta pozycja to jest właśnie ten iterator, ten specjalny obiekt, który te pozycje wskazuje. Warunkiem mojej pętli będzie to, że dopóki moja pozycja nie jest pozycją end, czyli iteratora ostatniego, i tu ważna uwaga ostatni iterator nie jest wskazaniem na ostatni element, jest pozycją za ostatnim elementem. Zatem iterator kontenerów pobierany za pomocą metody end, to jest pozycja za ostatnim. Nie ostatniego, nie przedostatnim, tylko za ostatnim. No i tutaj mam taki stepping, który polega na przesunięciu iteratora o jeden dalej w kontenerze. Tutaj biblioteka doskonale estelowa nam to pozwala obsłużyć, że jeżeli on widzi takie iter++ plus plus, czy to plus plus ++iter, to on wie, że trzeba przejść na następny iterator tego kontenera. Jeśli pierwszy wskazywał na pozycję pierwszego, to plus plus przejdzie na drugi. Bardzo intuicyjne i wręcz oczywiste. Mówię trochę tak truizmami czasami, ale nie wiem jaki każdy z Was ma etap rozumowania tego wszystkiego, więc staram się tak od podstaw. No i tutaj w pętli będziemy korzystać z operatora wyłuskania, gdzie bierzemy sobie mój iterator, czyli obiekt wskazujący pozycję i idziemy tam na to, na co ta pozycja wskazywała, i wyciągamy z wektora już tę, tę wartość. W tym wypadku będą to wartości, te liczby całkowite. Zobaczcie, skompilujemy sobie tutaj do tej linijki. Ctrl F10, to jest fajny skrót, kompiluje do tej linijki, ale jej nie wykonuje. Jak teraz wcisnę F10, to się ta pętla wykona. No i zobaczcie, o, jeden ważny dźwięk. Wyświetliły się wszystkie po kolei te elementy. A tutaj jeszcze dowód na to, że mamy do czynienia z dostępem swobodnym, popatrzcie tutaj sobie Enter wyświetlimy i tu mamy znowu Auto Iter nie jest to redefinicja, bo pamiętamy że tutaj te Auto było w inicjacji pętli For a więc jest to tylko zmienna lokalna pętli For tutaj możemy spokojnie jeszcze raz jej, jej, te nazwy wykorzystać Auto Iter staje się i tu biorę sobie zwróćcie uwagę, iterator początkowy wektora i przesuwam się o 3 zatem z jedynki, idę 3 do przodu. Raz, dwa, trzy. Więc ten iterator, iter powinien wskazywać na ten element czwarty. Czy wskaże? No to wyświetlmy sobie gwiazdka iter po tym przypisaniu. I widzimy, że jest czwóreczka. A to co widzicie w tej linijce, to jest właśnie taki typ tego iteratora. O tak on w praktyce wygląda. Najpierw mamy coś takiego jak nasz typ który ma sam wektor, wektor int, a potem po dwukropku podajemy albo słowo iterator, albo const iterator. Jeżeli będzie to słówko iterator, no to tworzę sobie iterator na obiekty takiego kontenera, gdzie to są wektory z intami w środku. I ten iterator będzie mógł być modyfikowalny, a const iterator, no to się domyślamy, że nie, czyli nic do niego przypisać nie będziemy mogli, zmienić tej pozycji. No i tutaj it staje się i tu sobie bierzemy y pozycję pierwszego elementu, bo begin dokładnie nam to zwraca. I zwróćcie uwagę teraz na te pętle. Dopóki ten iterator, który był tu początkowy, nie jest iteratorem końcowym, czyli nie wskazuje na pozycję za ostatnim elementem, to robię coś takiego. Zobaczcie, zwracam iterator i wtedy jest wyłuskanie tego, na co wskazuje ten iterator, a potem wykonuje się ten iterator poprzez operator plus, plus przesuwam go czyli najpierw go wyłuskam a potem go przesunę tą jedną taką instrukcją najpierw pobiorę pierwszy element a potem się przesunę i to co zostanie pobrane jeszcze wyślę sobie do strumienia cout jak to odpalimy to wyglądać będzie tak tutaj o, już mamy zdefiniowane it a teraz pętla bum i to samo i jeden wasze poszło. To jeszcze dwie takie metodki fajne. Zobaczcie, tutaj jest metoda front i back. Od razu obie odpalę. Front pobiera wartość pierwszego, a back wartość ostatniego elementu. Zatem to nie są iteratory, tylko jest to tak jakbym wywołał gwiazdka iterator na begin, a tutaj miałbym Ostatni iterator cofnięty o jeden, żeby wskazywać na ostatni element, a nie za, i pobranie wartości. Zatem front po prostu pierwszy zawsze element. Wartość ta przechowywana, nie iterator. back ostatni. Begin i end to nie jedyne metody, które zwracają iteratory do kontenerowych elementów. Zobaczcie, mam tutaj c i c Jest to skrót od const, begin, constant, ale w praktyce chodzi o to, że jeżeli pobiorę iterator nie za pomocą begin, ale c to ten iterator nie może być modyfikowany. Mogę wprawdzie pobrać to, na przykład, co ten iterator tam wskazuje, ale nie będę mógł nic do niego przypisać. I tu, na przykład, mam coś takiego. Popatrzcie. Pobieram sobie c Skutek będzie taki, jak begin, bo ponieważ nie modyfikuję. Zresztą, gdybym spróbował, to bym nie mógł. I co robię? Pobieram ten iterator i wyłuskuję to, na co on wskazuje. Więc co tu będzie? Ano jedynka, bo to jest pierwszy element tego wektora wekt2. A tu mamy troszkę inną sytuację, zobaczcie. C end wskazuje na pozycję za ostatnim, zatem najpierw zmniejszam, czyli cofam się o jeden, idę na pozycję przed ostatnim elementem, a potem go wyłuskuję i mam piątkę. No piątka jest ostatnia. No to teraz jeszcze jedna sytuacja. Teraz robimy tak: biorę sobie coś takiego dziwnego. C R Begin. C to jest informacja, że tego iteratora nie będziemy mogli zmienić, jest stały. R to znaczy, że odwracam logikę iteratorów. R begin, choć brzmi, jakby był początkiem, jest końcem. Taki rewers od tyłu. Zatem R begin wskazuje mi na element nie pierwszy. Ale. Ostatni, i ja się tutaj przesuwam do przodu, a więc z ostatniego idę na przedostatni i go pobieram. Zatem wyświetlę czwórkę. Zobaczcie. Bum. CR begin wskazuje na ostatni. A na co wskazuje na przykład wtedy CR end? Ano wskazuje nie na ostatni, tylko przed pierwszym. Pokręcone to wszystko. Chodzi o to, że iteratory mogę traktować, jakby były odwrócone, jeśli chodzi o ten operator przesun się do przodu. Czyli begin to jest tak naturalnie, od początku do końca, a R begin i rend to jest. Pracuje na tym tak samo. To też są iteratory, ale tak jakbym miał moją, mój wektor, mój kontener odwrotnie ułożony. Wszystko od tyłu. I myślimy o nim tak samo. Zatem rbegin, rend to jest iterator od tyłu. Natomiast c z przodu sprawia, że nie będę mógł nic tam podmienić, tej pozycji przypisać. No Będzie to wtedy stała po prostu. No i jeszcze sobie tutaj wyświetlimy, zobaczcie, właśnie od crbegin do crend. A ściślej dopóki nie osiągnęło crend. I co się stanie w tym pętli for? O, zobaczcie, właśnie to. Że od tyłu wyświetliłem cały ten wektor, gdzie CR begin to był wskaźnik na ostatni element, a CR end to było przed <gryw> pierwszym, tak logicznie, chociaż przy tym odwróceniu to ten pierwszy jest ostatni, ma ostatni pierwszy. Uff.